Witam Państwa, jak zawsze o tej porze zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moi goście to Olga Ciemnoczołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Ireneusz Norbert Jałoza, zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, także w Toruniu. Witam Państwa serdecznie. Witam. No, dzisiaj wielka uroczystość. Odbywały się obchody 95. rocznicy powstania Lasów Państwowych, ale też było inne święto, które równolegle się odbyło. Święto lasu. Skąd się wzięło, Pani rzecznik? Tak, polscy leśnicy tak naprawdę już od lat 30. ubiegłego stulecia obchodzą tradycyjne święto lasu. Dokładnie od 33. roku. Tak jest. Ono jest ukoronowaniem pozytywnie przeprowadzonej wiosennej akcji sadzenia lasu. Również w tym roku zasadziliśmy już kolejne nowe pokolenia lasu, które będą służyć kolejnym pokoleniom i leśników, i dla społeczeństwa. Dzisiejsze święto oczywiście też miało inny wymiar, ponieważ tak jak leśnik na co dzień pracuje w lesie, to jest nie tylko jego zawód, również jego pasja, która wymaga zaangażowania bardzo często poza tymi ramami czasowymi. Oddania się wręcz. Oddania się i to wymaga takiego wewnętrznej potrzeby opieki nad lasem, bo co tu dużo mówić, to jest po prostu służba. Ku polskim lasom. I dzisiaj była właśnie taka świetna okazja do tego, żeby podsumować to wszystko i odznaczyć, uhonorować tych, którzy w codziennej pracy w sposób szczególny odznaczają się w opiece nad polską przyrodą. Panie dyrektorze, czego więc leśnicy sobie życzyli przede wszystkim dzisiaj? Deszczu. Który mamy, ale niestety przez cały ten rok i zeszły rok był deficyt opadów i to się bardzo mocno dało odczuć również w polskich lasach. Te niedobory wody były nie tylko na polach, ale również drzewa to odczuły. A propos ratowania lasów, w sierpniu 2017 roku, przypomnę jedynie, wtedy w huraganie stulecia, tak nazywano tę sytuację żywiołową, w Kujawsko-Pomorskim zostało powalonych i połamanych prawie 5 milionów sześciennych drzew i 14 nadleśnictw ucierpiało, jak dzisiaj. Po dwóch latach wygląda ta sytuacja, bo wiem, że również i tutaj podsumowano, co zrobiono po tym huraganie. Tak, dzisiejsze święto było okazją do podsumowania. W sierpniu, 11 sierpnia, minęło dwa lata od momentu, gdy nad Kujawsko-Pomorskim województwem przetoczyła się nawałnica. My ją nazywamy huraganem stulecia, gdyż rozmiar szkód, jaki powstał w lasach, do tej pory był nienotowany w historii Lasów Państwowych. Również ciężko znaleźć takie wzmianki we wcześniejszych zapiskach historycznych jeszcze sprzed powstania Lasów Państwowych jako instytucji. I co po tych dwóch latach? Po tych dwóch latach jest dobrze. Jest dobrze na tyle, że uprzątnęliśmy powalone drzewa na obszarze 98%, czyli w tym roku zamierzamy zakończyć uprzątanie drzew. Przed nami jeszcze proces odnowienia tych terenów. Musimy przygotować nasiona, zebrać nasiona z drzew. Część bazy nasiennej została uszkodzona w wyniku nawałnicy. Musimy te sadzonki wyłuszczyć w wyłuszczarniach, posadzić na szkółkach. Jak już te szkółki obsiejemy, od 2-3 lata pielęgnujemy drzewka na szkółkach i potem przenosimy to do lasu i tam zaczynamy sadzić nowe pokolenie lasu. Ja tylko dodam jeszcze, wracając do tego, jakie straty wyrządził huragan wówczas. 5 tysięcy rodzin straciło domy i dzisiaj także równolegle do święta państwa wojewoda kujawsko-pomorski wręczył klucz rodzinie, która wtedy właśnie jeden z tych domów straciła, a więc tutaj jakby równolegle odbywa się porządkowanie i odbudowywanie tych strat, które miały miejsce wówczas. No właśnie, jak konkretnie te prace przebiegają, bo leśnicy nie ukrywali sami, że jest trudno po takim huraganie posprzątać, w cudzysłowie. Tak, tak jak pani powiedziała, to też jest znamienne. Wiatr na swojej drodze niszczył domy, zrywał dachy, niszczył linie energetyczne, łamał słupy, również łamał drzewa. Drzewa też się nie oparły. Mimo że to są drzewa, to są niesamowite rośliny, które są w stanie bardzo dużo wytrzymać,
ale każdy ma swoje granice. I tutaj łamały się jak zapałki, to też widzieliśmy. Były przekroczone, tak, łamały się jak zapałki. Jak sprzątano w takim razie? No, wszyscy leśnicy, z tego co wiem, zostali zaangażowani. Tak jest. Trzeba było zaangażować ogromne siły i środki, nie tylko w postaci sprzętu. Robiły to zakłady usług leśnych. Na niespotykaną skalę do tej pory w historii lasów było nagromadzenie sprzętu, który w jak najszybszym czasie usuwał zwalone drzewa. No ale również był problem z ludźmi, no bo każdy ma swoje granice, ludzie też mają swoje granice. Jak ktoś pracuje przez 5, 6, 8 miesięcy po 10, 12, 15 godzin na dobę, to gdzieś ta granica jest. I tutaj też momentami już takiej granicy sięgnęliśmy. I dzisiejsze obchody Święta Lasu były okazją do odznaczenia pewnych osób, podziękowania im, wyrażenia szacunku dla ich pracy. Trzeba ludziom mówić, że dobrze pracują i że są potrzebni. I dzisiejszy dzień był okazją do takich podsumowań. Tutaj pan dyrektor wskazał, że 98% pracy po tym huraganie zostało wykonanych. Te 2% do kiedy jeszcze potrwają? Do końca roku. Do końca roku. Czyli tak jak państwo zaplanowaliście tuż po wichurze, bo była taka informacja, że do końca 2019 roku zostaną te lasy już uporządkowane. Pani rzecznik, czego w pani ocenie nauczyła leśników ta wichura na przyszłość? Myślę, że pokorę leśnicy mają w sercu, ponieważ natura jest nieprzenikniona. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, ale możemy się przygotować poniekąd na takie sytuacje na przyszłość. I to, co od wielu lat tak naprawdę leśnicy już robią, to jest przebudowa naszych drzewostanów, naszych lasów, bo wiemy o tym, że lasy zróżnicowane gatunkowo są o wiele bardziej odporne na różne zagrożenia. Nie tylko ze strony przyrody, takich jak właśnie silne wiatry, ale również ze strony szkodników, czy chociażby właśnie temperatur, które w ostatnim czasie są po prostu wysokie. Panie dyrektorze, co możemy jeszcze dodać? Czego leśników nauczyła ta sytuacja, ten huragan? Pokory. Przede wszystkim pokory. Ale chciałbym powiedzieć o tym, co robimy, jak planujemy odnowić te tereny poklęskowe. Chociaż żywioł nie da się okiełznać, ale można wykorzystać jako doświadczenie tak, tę sytuację. Chcemy tą klęskę, która się wydarzyła, przekuć w sukces. I dzisiaj planujemy, aby składy gatunkowe drzew, nowych drzewostanów, nowych lasów były bardziej zróżnicowane. Planujemy wprowadzić o 20% więcej gatunków liściastych, urozmaicić skład gatunkowy, aby był przez to większy opór środowiska. Chcemy, aby lasy zachowywały funkcje społeczne. Odbudowujemy infrastrukturę turystyczną, przywracamy szlaki turystyczne, zniszczone miejsca postoju pojazdów, wiaty przystankowe. Na dzień dzisiejszy zniesionych jest ponad 90% zakazu wstępu do lasu, który był ogłoszony w czasie, bezpośrednio po powstaniu tej nawałnicy. Z czego to wynika, ta decyzja? Że tam zostały uprzątnięte już te drzewa, które stwarzają niebezpieczeństwo i możemy spokojnie już na te powierzchnie wchodzić. 500 milionów drzew w Polsce nasadza się rocznie. To oznacza, że 1000 drzew na minutę. Ale jeszcze skoro mówimy o tym aspekcie społecznym, chciałabym zapytać ten przysłowiowy Kowalski, który ten las odwiedza, jakie obecnie problemy przynosi, bo myślę, że tak idealnie nie jest, pani rzecznik. Ludzie bardzo często zgłaszają się do nas w momencie, kiedy w sytuacji, gdy postanowili wybudować dom blisko lasu, blisko przyrody, bo bardzo chętnie w dzisiejszych czasach chcemy żyć po prostu blisko przyrody, okazuje się, że prowadzone są prace leśne i nowe pokolenie lasu musi kiedyś przyjść. I w momencie, kiedy prowadzone są prace pozyskaniowe, to człowiek się boi się zmian, nie wie, co w dalszym etapie nastąpi. Natomiast w momencie, kiedy wytłumaczymy, że w tym miejscu nie powstaną nowe bloki, nie będzie sprzedaż tych gruntów, natomiast następuje następna kolej rzeczy. Zostanie tu posadzony nowy las, oni wówczas się uspokajają i mają to poczucie pewności i większego komfortu. Drewno jest materiałem, który jest nam potrzebny do życia. Mamy tutaj przed sobą biurko z drewna, mamy podłogi z drewna, mamy dachy z drewna. Drewno jest niesamowite, bo jest materiałem odnawialnym. I to, co się wytnie na
finale życia drzewostanu, sadzimy jako nowe pokolenie lasu i możemy z tego korzystać cały czas. A jakie wyzwania jeszcze krótko powiedzmy przed leśnikami na przyszłość? W związku z klęską, która nas nawiedziła, wiatrołomów, no dużym wyzwaniem jest przygotowanie odpowiedniego materiału sadzeniowego. Żeby tak obrazowo powiedzieć, ile potrzebujemy na posadzenie, ile potrzebujemy sadzonek na posadzenie lasu na uszkodzonych terenach, potrzebujemy około 150 milionów sadzonek. Gdybyśmy posadzili te sadzonki metr w rzędzie co metr, to opasalibyśmy ziemię dookoła czterokrotnie. Wyzwanie duże i do realizacji, jak myślę. Dziękuję pięknie, życzę wszystkiego najlepszego Państwu i na Państwa ręce wszystkim leśnikom, którzy dzisiaj mają swoje święto lasu. Jeszcze przypomnę, Olga Ciemnoczołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Ireneusz Norbert Jałoza, zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej, także w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję Państwu i zapraszam na godzinę, jak zawsze, 18.15, tym razem w tym tygodniu, do wyborów. Do zobaczenia. Dziękuję.